Pracując na komputerze z wieloma otwartymi oknami naraz, często dochodzimy do wniosku, że może warto by było podzielić naszą przestrzeń roboczą na sekcje i wyświetlać na ekranie wszystkie najważniejsze okna naraz. Nie tracilibyśmy wtedy czasu na przeskakiwanie pomiędzy otwartymi w danym momencie aplikacjami. Warto wiedzieć, że Microsoft udostępnia nam dwa bardzo proste narzędzia, które pozwalają właśnie na zarządzanie okienkami. Pierwsze z nich jest wbudowane w system operacyjny Windows od wersji 7 i nazywa się Aero Snap. Niestety Aero Snap ma bardzo ograniczone możliwości. Drugie rozwiązanie musimy doinstalować. Jest częścią małej, ale bardzo ciekawej aplikacji Microsoft PowerToys, nazywa się Fancy Zones i pozwala kompleksowo zarządzać strefami na naszych ekranach. W tym poradniku pokażę Wam, jak podzielić ekran na części przy pomocy właśnie tych dwóch rozwiązań. Pamiętajcie o tym, że film jest podzielony na części i na przykład jeśli chcecie przeskoczyć od razu do Fancy Zones, to możecie to zrobić bardzo łatwo, klikając w odpowiednim miejscu na dole w pasku przewijania. A jeśli jeszcze mnie nie znacie, to ja nazywam się Paweł, a to jest moje Smartful Ideas. Zaczynamy! Tak jak już powiedziałem, zaczniemy od prostszego i szybszego sposobu, czyli wbudowanej w Windowsa funkcjonalności Aero Snap. Najpierw podzielimy ekran na dwie równe części, a potem pokażę Wam, jak analogicznie podzielić na 3 i 4. Mam na ekranie otwarte okno przeglądarki Google Chrome. Kiedy złapię je za pasek tytułu i przyciągnę do bocznej krawędzi pulpitu, uaktywni mi się właśnie Aero Snap. Na połowie ekranu pojawi się taki prawie przezroczysty prostokąt, który powie mi, gdzie Aero Snap chce umieścić to okno, które teraz przeciągam. Po puszczeniu przycisku myszki okno wskoczy w miejsce przezroczystego prostokąta, zajmując połowę ekranu. Na drugiej połowie wyświetlą mi się pozostałe aktualnie otwarte okienka. Mogę tutaj wybrać, które z nich ma wskoczyć na drugą połowę. Bardzo prosta rzecz. Żeby ułatwić sobie sprawę, do podzielenia ekranu na dwie części możemy użyć skrótów klawiszowych Windows plus strzałka w lewo lub w prawo. Mając aktywne okno, które chcemy tak w cudzysłowie przykleić do połowy ekranu, wciskamy na przykład Windows i strzałka w prawo. Okienko automatycznie przeniesie się na prawą połowę pulpitu. Możemy teraz myszką wybrać okno, które wypełni drugą połowę, albo analogicznie, ręcznie, po aktywowaniu drugiego z okien, wcisnąć kombinację Windows i strzałka w lewo, a okno wskoczy na lewą połowę. Co ciekawe, żeby przeglądać zawartość drugiego okna, scrollować, przewijać w dół i górę, nie musimy danego okna aktywować, wystarczy mieć nad nim kursor myszki. Podzielmy teraz nasz ekran na 3 i 4 części. Tutaj również zaczniemy od okna przeglądarki. Tym razem jednak po złapaniu za pasek tytułu przeniesiemy je do lewego górnego rogu ekranu. Aero Snap znowu wyświetli nam, gdzie chce wrzucić nasze okno. W tym przypadku nie jest to jednak połowa ekranu, a 1/4. Po puszczeniu przycisku myszki okno wskoczy w miejsce podświetlonej wcześniej ćwiartki ekranu. Tak samo możemy zrobić z następnymi oknami. Wezmę teraz okno Worda i przeciągnę do lewego dolnego rogu. Tutaj również podświetli mi się ćwiartka, tym razem lewa dolna. Po puszczeniu przycisku myszki okno wskakuje na swoje miejsce. Po zajęciu połowy okna dwoma oknami, Aero Snap zaproponuje mi, że drugą połowę może wypełnić którymś z pozostałych otwartych okien. Gdy wybierzemy jedno z nich, będziemy mieli ekran podzielony na 3 części. Jedną na połowę ekranu i dwie na ćwierć ekranu. Równie łatwo możemy przypiąć do tego czwarte okno. Wystarczy, że po złapaniu za pasek tytułu przeciągniemy je do któregoś z rogów ekranu, które należą do okna zajmującego połowę naszego widoku. My wrzucimy je sobie do lewego górnego rogu. Po upuszczeniu okno, które zajmowało dotychczas połowę ekranu, zniknie, a przed chwilą upuszczone wskoczy do ćwiartki, przy której je upuściliśmy. W powstałej wolnej części, podobnie jak poprzednio, możemy wybrać, które okno ma w nią wskoczyć. Po tym ostatnim wyborze mamy ekran podzielony na 4 części. Niewątpliwą zaletą Aero Snap jest to, że jest częścią naszego systemu operacyjnego i nie musimy instalować żadnych dodatkowych programów, aby z niego korzystać. W większości sytuacji zaspokoi potrzeby użytkownika. Rozwiązanie to ma jednak kilka wad, o których trzeba powiedzieć. Po pierwsze, pozwala łatwo dzielić ekran maksymalnie na dwie kolumny i dwa wiersze. Ten brak elastyczności może nam się dać we znaki, zwłaszcza kiedy używamy szerokiego monitora. W takiej sytuacji będziemy pewnie chcieli podzielić jego ekran na więcej niż dwie pionowe sekcje. Po drugie, okna automatycznie nie dostosują nam się, jeśli zmienimy wymiary jednego z nich. Po trzecie, dużym minusem jest też brak możliwości zapisywania raz ustalonego układu okien. W przypadku nietypowych układów będziemy musieli za każdym razem ustawiać wszystko od nowa. Ostatnia wada może się ujawnić w dość specyficznych sytuacjach. Zauważyłem, że niektóre programy i gry zwyczajnie nam z Aero Snap nie zadziałają. Dużo zależy od tego, jak okienko danej aplikacji zostało zaprojektowane. Zobaczmy na przykładzie. Mam odpaloną w okienku grę Just Cause 4. Zauważcie, że mogę swobodnie zmieniać rozmiar jej okienka. Po przyciągnięciu do krawędzi lub progu ekranu normalnie aktywuje się Aero Snap i wszystko działa jak w przypadku zwykłych okien. Z drugiej strony mam Wiedźmina 3, również odpalonego w okienku. Od razu da się zauważyć, że nie mogę swobodnie zmieniać rozmiaru okienka gry. W związku z tym w tej sytuacji Aero Snap mi nie zadziała. Wiedźmin 3 jest po prostu inaczej napisany, jego okienko opiera się o inny mechanizm lub ma po prostu inne parametry, które nie pozwalają na zmianę rozmiaru i korzystanie z Aero Snap. Jeżeli przyda Ci się to, co teraz oglądasz, to pamiętaj, żeby zostawić temu filmowi łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Jedziemy dalej. Odpowiedzią na niedoskonałości Aero Snap jest nieduża aplikacja od Microsoftu, która nazywa się PowerToys. Oferuje ona pełną dowolność w dzieleniu naszej przestrzeni roboczej na strefy. Możemy ją pobrać z GitHuba. Link macie oczywiście w opisie. Przeniesie on Was do strony, w której na początku zawsze będziecie mieli do pobrania najnowszą wersję PowerToys. Plik instalacyjny mamy tutaj, pobieramy tylko ten jeden. Pozostałe pliki są dla twórców oprogramowania. Po pobraniu oczywiście instalujemy aplikację. Jeśli nie chcemy zmieniać folderu instalacji, to możemy wszystko zwyczajnie przeklikać. Nie ma tam żadnych dodatkowych opcji. Po instalacji nie pozostaje nam nic innego jak uruchomić aplikację. Przechodzimy do pola wyszukiwania na pasku zadań i wpisujemy jednym ciągiem PowerToys. Na liście wyników pojawi nam się świeżo zainstalowana aplikacja. Klikamy na nią myszką lub po prostu wciskamy Enter. Po uruchomieniu aplikacji w lewym panelu okna widzimy wszystkie możliwości, jakie daje nam ta aplikacja. Nas interesuje trzecia opcja od góry, Fancy Zones. Przechodzimy do niej klikając myszką. Na początku upewniamy się, że mamy Fancy Zones włączone. Teraz możemy przejść do najważniejszej części tej części poradnika, czyli ustawienia układu naszych sekcji i przypisania do nich okien. Aby zacząć ustawiać układ, klikamy oczywiście na przycisk Uruchom edytor układu. Alternatywnie możemy użyć skrótu klawiszowego Windows i tylda. Tylda na klawiaturze znajduje się pomiędzy klawiszami Escape i Tab. Uruchomi nam się edytor układu, w którym, jeżeli używamy kilku monitorów, najpierw musimy wskazać programowi, dla którego monitora chcemy ustawić sekcję. Domyślnie edytor układu uruchamia się dla monitora, w którym aktualnie jest nasz kursor myszki. Możemy teraz wybrać któryś z proponowanych układów lub stworzyć swój. Jest też możliwość edycji proponowanych układów, ale o tym za chwilę. Jeśli zdecydujemy się skorzystać z proponowanego układu, to wystarczy go zaznaczyć i zamknąć okno. My jednak stworzymy swój układ całkowicie od nowa, dlatego klikamy Create New Layout. Jak widzimy, ta część aplikacji nie jest jeszcze przetłumaczona. W okienku, które się właśnie pojawiło, możemy nadać naszemu układowi nazwę, np. Praca 3 okna. Niżej wybieramy typ układu. Możemy wybrać pomiędzy układem typu siatka, czyli takim, w którym sekcje nie mogą na siebie nachodzić, możemy je ustawiać tylko obok siebie, oraz układem typu kanwa, który jest przeciwieństwem tego pierwszego. Tutaj elementy układu możemy układać jeden na drugim. My skupimy się na układzie typu siatka, ponieważ dzięki niemu dużo łatwiej podzielimy cały ekran na części. Klikamy Create. Na ekranie pojawiła nam się propozycja 3 pionowych, równych sekcji oraz małe okienko z instrukcjami. Rozmiary sekcji możemy zmieniać łapiąc za te znajdujące się pomiędzy tymi dużymi sekcjami kółka z 2 kreskami. Dodawać sekcje możemy poprzez podzielenie aktualnie istniejących. Robimy to zwykłym kliknięciem myszką. Najpierw zwróćcie jednak uwagę, że za moim kursorem myszki przemieszcza się taka gruba linia. Pokazuje ona, jak podzieli się dana sekcja, jeśli w danym miejscu kliknę. Jeżeli chcemy, żeby linia podziału zmieniła orientację z pionowej na poziomą i odwrotnie, to wystarczy przytrzymać Shift, ustawić kursor i dopiero kliknąć. Utworzy nam się nowa sekcja, której rozmiar również możemy zmieniać, łapiąc za kółko z 2 kreskami. Sekcje możemy też ze sobą bardzo łatwo łączyć. Wystarczy, że klikniemy na jedną z nich i przeciągniemy w kierunku tej, z którą chcemy ją połączyć. Po puszczeniu przycisku obie nam się podświetlą, a pod kursorem myszy pojawi nam się przycisk Merge Zones. Kiedy na niego klikniemy, to obie strefy się połączą. Powiedzmy, że nasz układ sekcji mamy skończony. Pewnie niektórym z Was nie podobają się te grube przerwy pomiędzy sekcjami. Na szczęście w PowerToys możemy to zmienić. Klikamy Save and Apply i zostaniemy przeniesieni do okienka ze wszystkimi układami, a na dole w niestandardowych pokaże nam się przed chwilą stworzony układ. Możemy przejść do jego edycji klikając na ołówek w prawym górnym rogu kafelka. Otworzy nam się okienko edycji układu, w którym możemy znowu przejść do edycji sekcji, zduplikować układ lub całkowicie go usunąć. Poniżej jest to, co najbardziej nas interesuje. Możemy ustawić grubość przerwy pomiędzy sekcjami lub całkowicie tę przerwę wyłączyć. Ja sobie całkowicie tę przerwę wyłączę i wyjdę z edycji układu wciskając Save. Mamy nasz układ wybrany, więc zamykamy okienko krzyżykiem. Mam tutaj pulpit z otwartymi kilkoma okienkami i chcę je teraz porozkładać zgodnie z układem, który przed chwilą stworzyłem. Wystarczy, że złapię jedno z nich za pasek tytułu i przytrzymam Shift. Na ekranie pojawiły mi się teraz moje sekcje i mogę do nich wrzucić okienko, które trzymam. Po najechaniu nad daną sekcję podświetli się ona, a kiedy upuszczę nad nią okienko, automatycznie dostosuje się ono do wielkości sekcji. Analogicznie robię z pozostałymi kilkoma okienkami. Widzicie? Chwila, moment i gotowe. PowerToys Fancy Zones ma też sporo ustawień, które mogą nam jeszcze dodatkowo ułatwić pracę. Szybko sobie przejdziemy przez te najważniejsze z nich. Ustawienia możemy znaleźć w głównym oknie Fancy Zones. Po pierwsze, możemy zmienić kombinację klawiszy wywołującą edytor układu. Wystarczy, że wejdziemy kursorem w pole i wciśniemy kombinację klawiszy, którą chcemy wywoływać edytor. Dalej możemy zmienić sposób uruchamiania edytora, kiedy używamy kilku monitorów. Jeśli odznaczymy te opcje, to po wciśnięciu skrótu klawiszowego edytor układu będzie się uruchamiał na ekranie, w którym mamy w danym momencie aktywne okno, a nie na tym, w którym znajduje się nasz kursor. Z kolei zaznaczając te opcje sprawimy, że podczas przeciągania okna sekcje będą się wyświetlały na wszystkich ekranach, a nie tylko na tym, w obrębie którego w danym momencie mamy kursor. Dalej mamy możliwość rozciągania sekcji na kilka ekranów pod warunkiem, że ekrany te pracują na tej samej rozdzielczości i skalowaniu interfejsu. Kolejna opcja jest bardzo ciekawa i może się okazać użyteczna. Dzięki niej możemy zastąpić działanie omawianych przy Aero Snap skrótów klawiszowych Windows i strzałka. Po zaznaczeniu tej opcji, po wciśnięciu którejś z kombinacji, aktywne okno będzie się umieszczało w którejś z naszych sekcji. Niżej możemy sobie również zaznaczyć, że podczas wciskania skrótu Windows i strzałka okna będą przenosiły się po wszystkich ekranach, a nie tylko po tym, na którym teraz jesteśmy. Następna opcja daje PowerToys dużą przewagę nad Aero Snap. Mamy tutaj standardowo ustawione, że jeżeli zmienimy rozmiary sekcji w edytorze układu, to okna nam się automatycznie do tej zmiany dostosują. Warto jeszcze zwrócić uwagę na ostatnią z praktycznych opcji. Jeśli mamy okno, które wcześniej miało na przykład większy rozmiar od sekcji, do której je wrzucamy i decydujemy się je odpiąć od tej sekcji, to jego rozmiar pozostanie taki, jaki ma sekcja. Kiedy zaznaczymy opcję, o której teraz mówimy, po odpięciu od sekcji okno wróci do swojego pierwotnego rozmiaru. Dalej mamy opcje wizualne. Możemy pozmieniać przezroczystość i kolory sekcji podczas ich ustawiania i wrzucania do nich okienek. Na samym dole mamy pole wykluczeń. Możemy tutaj wpisywać nazwy plików, aplikacji, które mają się nie dać wrzucać do sekcji. Trzeba pamiętać, że musimy znać dokładną nazwę pliku aplikacji, która nie zawsze jest taka sama jak nazwa aplikacji. Dla przykładu, jeśli wpiszę tu nazwę pliku aplikacji notatnika, czyli notepad.exe, po złapaniu za pasek tytułu notatnika i przytrzymaniu Shift, możliwość wrzucania do sekcji nie będzie się aktywowała. Po usunięciu nazwy pliku aplikacji wszystko wraca do normy. Jeżeli podobał Wam się ten poradnik, to zostawcie mu łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, to też zostawcie mu łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, czy przyda Wam się to, co przed chwilą zobaczyliście. Pamiętajcie, że jeżeli interesuje Was więcej tego typu treści, to tu na dole jest taki czerwony przycisk subskrypcji. Jeżeli go naciśniecie, to będziecie na bieżąco informowani o moich nowych filmach. Ja nazywam się Paweł, a to było moje Smartful Ideas. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!